Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Escapist i mam już naprawdę fajne rzeczy, nie wiem po co mi jest ten odłamek szkła i potrzebujemy jeszcze jednego pilnika, żeby stworzyć najlepsze chyba już najlepsze nożyce i wtedy zajmiemy się już ucieczką, a do ucieczki będę potrzebował klucza. I żeby zrobimy sobie ten klucz, spróbujemy go zrobić, zobaczymy jak to dokładnie nam wyjdzie. Williama na razie nie... O, zobaczcie jak szybko wszystko zbierają. Czekajcie jeszcze, William, zobaczymy czy coś ma ciekawego w swoim... Nie, nic nie ma. O, szkoda, okej, tu są dwa chwasty, to trzeba już zanotować od razu, siema. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej The Escapist, łapka w górę i na razie będę po jednym dniu, bo już się nie wypierdzielam co chwilę. Znaczy mi chodzi, że nie ginę co 10 sekund średnio. Okej, okay, tutaj ma taśmę klejącą, nic w sumie specjalnego. Jeszcze chcę zobaczyć, gdzie jest trzeci chwast. Przepraszam, panie. Okej, okay, ja zapomniałem, że muszę sobie z nimi, powiedzmy, stosunki ogarniać. Znaczy stosunki poprawiać. Pyk, dobra. Czy jakieś opóźnienie mają? Znaczy nie mogę od razu... O, siema pan Stachu. A on to... Pan Stachu nie chce ze mną rozmawiać z tego co pamiętam. Nie, no panie Stachu, o co chodzi? Mógłbyś mu odebrać moją własność? Nie, no bo, dobra, i tu jest kolejny chwast, spoko. To już mam trzy chwasty z głowy. Nie wiem po co, z rana jem to śniadanie, ale okej. Okay. O, między dwoma gościami... Chunk! Z Chunkiem już mam 75. Są mam 51. A jeżeli pogadam jeszcze z tą trochę, to się zwiększy? 52. Okej, okay, dobra, czyli my zaczynamy nasz obchód. O, przepraszam. Okej, okay, tutaj, tu. Ja nie chcę was zrzucać, panowie. Panowie, ja was bardzo lubię. Okej, okay, 10, znaczy no, 10 i idziemy już na śniadanko 75. On nie chce coś ze mną nadal nic mieć do czynienia. Ten jeden gościu. Znaczy nie chcę więcej reputacji. Okej, okay, ale widzicie, teraz będzie naprawdę szybka praca i się zajmiemy za chwilę naszą prawdziwą pracą, czyli okradaniem innych współwięźniów. O, pięknie. Tutaj kolejny chwaścik i ostatni mi zostanie, który będzie obstawiam przy prysznicach. Albo gdzieś na środku. Uwaga, prysznice i... Nie, ale dobra jest. Jednak nie tak bardzo się pomyliłem. Oczywiście fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem. W opisie macie fajne reflinki, także no same najlepsze rzeczy. Okej, okay, czy ktoś ma pilnik? Przepraszam. Dobra, drewno tylko wezmę, bo naprawdę nie potrzebuję już tego, więc nawet nie mam gdzie tego trzymać, także... Rolka papieru, pasta do zębów. Chyba pasta do zębów jest mi potrzebna. Ale jeszcze za chwilę się przekonam. I puder, coś takiego. Grzebie nóż. O kurde, o co tu chodzi? William! No myślałem, że... Okej, okay, tu masz ugotowane jedzenie, bateria. Nie. Potrzebuję czegoś takiego, żeby zrobić odlew klucza. Klucza. Nieśmiertelnik, żyletka, kostka tego. Nie, nie o to mi chodzi. Jeszcze tutaj mamy ostatnią szafkę do sprawdzenia. Zobaczymy. Sztoteczka do zębów, pasta do zębów, kubek. Nie. Kurde, czego ja szukam? Właśnie, będzie po jednym dniu. O, krem do golenia i talk kosmetyczny. Chwila, czy o to mi chodzi? Uwaga, nie, nic się nie dzieje, ale to z tym? Nic się nie dzieje. A to z tym? Nie, a to z tym? Jest, kit. O to właśnie nam chodziło. Widzicie, to potrzebne będzie nam do klucza. I teraz będzie nam potrzebne... to zrobimy z kluczem. Znaczy będzie nam potrzebny klucz, wtedy zrobimy to, zafarbujemy i będzie spoko, no po prostu będzie spoko i tyle. Okej, okay, blacha, tutaj mamy pigułki nasenne, komuś mogę dać pigułki nasenne. Zdjęcie rodzinne nie jest mi potrzebne. Sztoteczka do zębów, możliwe, że będzie mi potrzebna. W sumie to wszystko ma zastosowanie, naprawdę, wszystko ma swoje miejsce. Okej, okay, zdjęcie rodzinne. I krem do... Nie, krem do golenia. Aha, kremem chyba do golenia. Jeżeli są te kamery, to można je popsikać. Coś takiego. Chociaż mogę się mylić. Dobra, zobaczymy, co mi radzą tutaj. Nieprzytomni strażnicy. A może udałoby się utworzyć odcisk klucza, zwrócić klucz, zanim strażnik się zorientuje. Przynajmniej nie wyślą cię na początek do izolatki. I to jest... O! Czyli jeżeli zwrócę mu szybko klucz, nic się nie stanie. Spoko.
Musisz zaprzyjaźnić się ze współwięźniem celi, jeśli nie chcesz, żeby na ciebie donosił. Okej. Okay. Jeśli spróbujesz przeciąć zewnętrzny, poczeka cię szok. Znajdź sposób na wyłączenie zasilania. Dobra, wszystkie mamy rzeczy odblokowane. Tylko czekajcie, z kim ja mam cele? Czy ja mam cele z Williamem? Może muszę mu coś podarować? Muszę się upewnić, czekajcie. William, okej. Okay. William jest moim najlepszym kumplem od teraz. Okej, okay, tu masz to wygląda jak takie organki. Nie, Liam. Kurde. Okej. Okay. Panowie, Chunk, przestań. Wszystkich sklepali. Spoko, nizientystyczna rolka papieru. Nie. Okej, okay. I Chunk. O, je. Jest, masz pilnik, ale to jest dobry człowiek. Dobra, idziemy stworzyć ostatnią część już naszej układanki. Tak mi się przynajmniej wydaje. I będziemy mieli nożyce. Zarąbiste nożyce. Okej, okay. I tworzenie przedmiotów, pyk, pyk, pyk. Piękne, mocne kombinerki. I to są już najmocniejsze kombinerki, jakie możemy stworzyć. Drewno, co ja mogę z drewnem zrobić? Mogę zrobić ten taki podeścik. Chociaż nie wiem, po co mi to tak naprawdę. Okej, okay, ale będzie mniej miejsca zajmowało, nie? Zawsze jakiś plus. Okej, okay, czas na ćwiczenia, czyli ja idę do biblioteki. Chociaż nie. Nie, bo ja mam przecież oszołomić jednego strażnika, to muszę przecież być przygotowany na różne przeciwności. Wow. Młotek. Nie będę się łasił na takie coś, skoro mam crafting, w każdej chwili mogę go sobie po prostu otworzyć. Czyli mam mocne kombinerki, potrzebuję tylko klucza i mundur strażnika i możemy uciekać. Czyli potrzebujemy w sumie dwóch rzeczy i to nie jest dużo. No i oczywiście trochę siły zrobić. Bo muszę jakoś ten klucz ogarnąć. Albo zrobić tą broń taką dobrą. Wiecie, tą lepszą broń. W sumie to nie byłoby dobrze, do tego, nie byłoby złe, jeżeli bym, bo jest jakiś kubek z czymś tam i z czymś i to tworzy właśnie broń, którą od razu możemy oszołomić naszego zbrodniarza wojennego. Czekajcie, czy potrzebuję broni. Broń. Czy ty masz broń? Tak zapytam się. Aj. Dziwne, że masz to wtedy, kiedy ja już tego nie potrzebuję. Pan Arturzyn. Chwila. Nie no, mam za mało siły, żeby się rzucić na typa. No bo serio, już chciałem się na typa, znaczy na strażnika rzucić. Chciałem tylko broń skombinować i tyle. Ale jednak pomyślałem, hej, to będzie bardzo głupi pomysł. Po pierwsze, mam ważne przedmioty. Chociaż przedmioty może za chwilę te najważniejsze przeniosę do kolegi obok. I wtedy zobaczymy, co się stanie. To może służyć... O, to jest broń 2. To znaczy drugi poziom broni. Okej, okay. Noe, tutaj Noach, wybielacz i jest czarny. Okej. Kabel po coś mi tam był. Trochę zimno, no trochę jest. Prysznic, idziemy trochę zmęczenia ogarnąć. Nie, jedzie za oknem coś, sorry. Ale no, tak, taki mamy klimat. Dobra, inteligencji chyba więcej nie potrzebuję, bo tylko klucz muszę zrobić i tyle. Znaczy jeszcze sam, tak, zrobię sobie teraz tego kit, czy tam z czegoś zrobię sobie kolor. I później to z czymś muszę połączyć, tylko teraz nie pamiętam z czym, ale ogarnę to sobie w następnym odcinku, także będzie całkiem spoko. Dobra. I lecimy dalej na siłownię. Znaczy bardziej chodzi mi o zdrowie, żeby mnie za szybko nie zaciupali. Okej. Chociaż mógłbym w sumie, wiecie co? Zaatakujemy strażnika. A co mi tam? Najwyżej zresetuję sobie stan gry i zaczniemy od początku. Albo coś w ten deseń. 25 zdrowia, no to jest dosyć dużo. Dobra, my sobie jeszcze poćwiczymy. Ja mam 52 punkty siły, także to też nie jest jakoś źle. Okej, okay, William, czy ty masz... Potrzebuję broni, naprawdę. O, łom. Broń 3x5, ale to się za 75? Chyba cię posrało. Naprawdę. Mogę zrobić oczywiście skarpetkę plus. O, nie, ja mam broń. Chwila, ja przecież mam broń. Dobra, zobaczymy. Snag. Okej, okay, ty masz pigułki, to mi niepotrzebne. Miotła. Miotła też jest całkiem dobrą bronią. Okej, okay,
Idę szybko wykonać robotę i... Dobra, ja już w sumie polecę sobie do szafki. Zobaczę, czy mam broń. Idę wykonać robotę i zaatakuję strażnika. Właśnie, ja mam to. To jest 3 na 5. Tutaj nic innego nie mam, ale tak, przecinaki, blacha, kit. To na pewno będę musiał przenieść. Czekoladę też sobie wezmę, bo czekolada jest przepyszna. Okej, okay. I to ukryjemy u naszego gościa. Nawet jeżeli mnie, wiecie, wyczajem, no to zabiorą mi jakieś rzeczy, które nie są mi za bardzo potrzebne. Bo najważniejsze są te kombinerki do przecinania. Dobra, gdzie są chwasty? Znaczy chyba jeden był koło tej siłowni. Ej, dobra, tu jest jeden. Go bardziej prysznica, a nie siłowni, ale wiadomo, o co chodzi. No widzicie, tu sobie jeden strażnik chodzi, tutaj drugi. Jakoś to będzie. Tak mi się wydaje. Albo jeżeli się okaże, że mam na przykład za mało inteligencji, albo nie wiem, albo zły crafting ogarnąłem, no to się zdenerwuję. Dobra, pyk. Okej, okay, jestem już prawie gotowy. Uwaga. I tutaj mam jeszcze co nieco. Spoko. I tak. Teraz idziemy po broń. Zestaw skarpetkowy. To. Kit jest mi potrzebny. Zakładamy broń i lecimy. Ubić jakiegoś strażnika, którego nikt nie będzie szukał. Dobra, panie strażniku! Tutaj za chwilę ktoś powinien przyjść, nie? Tak mi się wydaje, jest. Fuck, on jest chyba silniejszy. Jest. Okej. I teraz robimy tak. Patrzcie. Crafting. To. Jest. I mamy personel kluczem formy. A ja potrzebuję czerwonego. Okej. I teraz robimy tak. Szybko idę do mojego gościa. I powinno być spoko wszystko. Czekaj. William. Mam nadzieję, że się nie poczai. Okej. Okay. Dobra, wiecie co? Przerzucę te rzeczy. Żeby nie było pigułki. Ojejku. Pigułki nasenne. Tutaj reszta to jest syf. I wszystko do Williama. Ojojoj, ktoś tu idzie. Dobra. I powinno być ok teraz. Spoko, gościowi klucz nie zginął, także nie powinienem iść do izolatki. To chyba będzie perfekcyjna akcja takiego flotara. Wow, nie myślę, że mi się to... Ok, on mnie chce pobić. Czemu chcesz mnie pobić? Ej, serio. A, bo ja cię pobiłem. Ojej, 35 mam u ciebie. A to peszek. Co, nadal chcesz mnie bić? Chyba nie. No właśnie, tak myślałem. Dobra, czyli co, udała się akcja, zarąbiście w sumie. Teraz w następnym odcinku będę chciał zrobić ten klucz, tylko najpierw będę musiał zobaczyć, jak ten crafting będzie przebiegał i kupimy sobie jakiś mundur i bez problemu będę mógł już uciekać. To bo naprawdę nie wiedziałem, że ten strażnik akurat będzie miał klucz do tego, to czysty fart. Ale jak widzicie, czasem głupi ma szczęście, nie? Może będziesz miał ten... mundur strażnika? Nie. No niestety szczęście mi do końca nie dopisuje. Ale to zobaczymy jutro, bo im się co chwilę zmienia to wszystko, także okej. Okay. Pan Stachu? O, pan Arturzyn? O, William. Ja mam z Williamem, nie? Dobra. William, ty musimy być najlepszymi kolegami, nie wiem czy wiesz o tym. Dalej. William. 51. Bo on, żeby na mnie nie donosił, nie? Chociaż nie powinien. Pyk. Dalej. Tak. Okej. Okay. Wieczorny apel. Mam nadzieję, że William nie będzie miał przeszukania, bo wtedy będzie lipo. Czekajcie, upewnię się, że to jest William. Okej. Okay. Żebym nie trzymał z jakimś innym typem. Ej. Dobra, już stoimy. Spokojnie. Oj. Tym imbecylem zafundujemy przeszukanie celi. Okej. Okay, Sanki flotar. Czy flotar coś ma? Idziemy sobie zobaczyć. Kabel, lekarstwo, zegarek, krem. Kompletnie nic, do czego moglibyście się doczepić. Także jestem bardzo szczęśliwy. Czyli kolejna super akcja się udała. Znaleźliśmy. Ogarnęliśmy sobie klucz. Znaczy formę do klucza. I teraz musimy po prostu to wykorzystać. Ktoś zwędził bieliznę strażnika. To pewnie czarny. Tak mi się wydaje. Nie wiem dlaczego, ale jestem prawie przekonany, że to jest
czarny. Dobra, także co? W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, oczywiście łapka w górę, reflink w opisie, bez potwierdzenia, no i lepsze noś w świecie. I widzimy się już za niedługo w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, cześć i do zobaczenia. Pa, pa!